Dzień dobry, moje kochane mrówaczki. Wczoraj trochę odpisałam na komentarze, trochę odpisałam na maile, wiadomości prywatne, na pocztę nie wchodziłam. Trochę odpisałam na różne rzeczy, a dzisiaj mamy już kolejny dzień, czwartek. Wytęskniony, wypragniony dzień przeze mnie, dlatego, że dzieciaki wracają do szkoły. Laura właśnie sobie suszy włosy. Ja jestem jeszcze, mam spodnie już ubrane, ale mam jeszcze u góry piżamę i szlafrok. Jestem u Rasela w pokoju. Jest mróz. Jest mrozik, ale nie jest jakiś tam mocny. Nieźle. Zaraz zobaczę. O nie, no jest. O, leci para z gęby. Także jest mrozik. Trzeba będzie auto trochę. No idź, idź. Tu mnie Blakuś pilnuje. On zawsze ze mną jak kaczka chodzi. Wczoraj za dużo pochodziłam, mnie plecy bardzo bolą. Aha, miałam śniadanie. Miałam dać jogurt Rasylowi i widzicie, tak chodzę i z kąta w kąt. Dzisiaj nie muszę do żadnych sklepów jechać. Wszystko na obiad, śniadanie, kolację mam. Jak przyjdę ze szkoły, to sobie zrobię sok. Smoothie. Tak? A ja ci otworzyłam już. Także do zobaczenia później. Wymyśliłam, że dzisiaj będę chodziła bez makijażu. Czuję się fantastycznie. Nie potrzebuję makijażu, aczkolwiek bardzo lubię go wykonywać, cały ten rytuał. Powtórzę się po raz setny, tysięczny albo i milionowy, ale tak, właśnie uwielbiam najbardziej to, kiedy siedzę i pacynkuję z tymi wszystkimi specjałami. Oczywiście twarz i tak umyję rano, zawsze myję, przepraszam, nas mnie swędzi na gościach, albo nie, złość. Twarz myję rano dwa razy, do tego na... Muszę kiedyś uaktywnić pielęgnację. Widziałam, że dziewczyny już zrobiły tegoroczną pielęgnację. Może i ja zrobię coś takiego, co teraz używam. Wracam do mojego śniadania. Będę piła ten sok, w sensie to jest smoothie. Dobra, będę mówiła po polsku smoothie. Ten soczek na przemian ze Slim Fastem chcę sobie zakupić właśnie jutro w Saverze. Także takie śniadanie pierwsze, drugie śniadanie już coś innego. I tak wracam do trochę lepszego jedzenia. Nie jedyny posiłek, gdzie może się znajdować duża ilość tłuszczu, to jest obiad. Kolacja oczywiście lekka, zwiewna, powiewna. Także wracam do starych nawyków, tych sprzed końca roku zeszłego. Russell powiedział, że dzisiaj nie chce iść na spacer, a dzisiaj Misiu prawdopodobnie jeszcze nie wróci do domu, więc zjem to śniadanie, ubiorę się i wezmę, pójdę z psem pospacerować. Tutaj po parku na godzinkę, co prawda nie będzie to tempo, wiecie, przy psie, każdy jeden krzaczek powącha, obsika i tak dalej. Ja Blakiego nie spuszczam z tego względu, że Blaki ucieka i później go nie można złapać. My Blakiego spuszczamy u nas w ogrodzie i codziennie sobie biega. Ma tam sporo miejsca. Wiadomo, że wolałabym, żeby pobiegał normalnie, ale no niestety nie da rady. Już ten pies taki jest,
a później jest taki leniwy, że już, jak już się zmęczy, położy się na środku drogi i możesz go ciągnąć, pchać, wziąć na ręce, nawet to się zaprze, a jest bardzo ciężki. Zaprze, i on koniec, on idzie spać i no. Ale wracając do tego, że muszę mieć trochę więcej ruchu, no to jeżeli Rasen nie chce iść ze mną wieczorem, a wiem, że nie będę miała możliwości, bo z Laurą zostawiam go tylko w ostateczności, wieczorem nie chcę ich zostawiać, wiecie, mogłabym, bo Laura jest już duża, dorosła praktycznie, no, dorosła, ale nie. Także w dzień będę chodziła również z Blackiem, a wieczorami na spacer. Jeżeli nie będę miała możliwości, no to tylko w dzień na dłuższy spacer z psami. Będzie wilk syty i wilk syty. Nie biorę kamery, bo pies raczej mnie ciąga, więc biorę tylko worki na kupę i łakocie dla niego, żeby w razie jakby był jakiś pies, kot, lis lub inne, znacie, wiecie, czy krowa, o Jezu, jaką kocha krowy. To wtedy skończyłem, mam już, musiałam wziąć takie woreczki, na dole mam jeszcze dwa od kupy, bo on bardzo dużo wtedy kupy robi, jak idziemy na taki spacer. Jutro muszę koniecznie kupić worki, muszę wziąć, zostały mi tylko dwa, więc długo spacerować nie będę. A dzisiaj dzień sprzątania, jutro wypłata, więc jutro jeżdżenie, załatwianie i tak dalej, więc na pewno nie będę miała czasu na takie generalne sprzątanie, tylko zwykłe ogarnięcie chaty jak codziennie, a dzisiaj mam ochotę porobić troszkę więcej, także... Także tyle. Do później, robaczki moje kochane. Ale fajnie, że nagrywam i będzie to codziennie. Wróciłam, wyglądam jak te Wańka Stańka, nie? Czy jakoś tak to się nazywało? O, mama napisała do mnie, ale nie to chciałam powiedzieć. Wiecie co? Pierwsze co, to gorąca herbata. I dzisiaj sobie walnę Sunset Caramel Green Tea. Solony karmel, zielona herbata, w kubku świątecznym jeszcze. Nie piłam tej herbaty, w ogóle kiedyś kupiłam, zapomniałam, że jest. I wczoraj dawałam zioła dla brata. Pożyczałam, nie sprzedawałam haszyszu. Liście bzu suszone dawałam, żeby do pukania tam. No mniejsza z tym, dawałam zioła, tak? I zauważyłam, że mam tą herbatę. Słuchajcie, z psem to takie łażenie. Z małym zrobię 5 km, a z psem 2 coś. Powiem wam, że zamarzła mi aplikacja. Telefon mi się zawiesił, bo w ogóle to pstrykałam fotki, nie? Blackiemu. Tak pięknie to... O, już jest. Ale czekajcie. Zrobimy tak. Tu zaleję herbatę. Czy tu położę. O, będzie fajnie widać. Aplikacja, historia. Za chwilę wam pokażę coś. Zaleję sobie herbatę. Gorącą herbatę. No i dzisiaj zrobiłam... O, zobaczcie. Tu testowałam. Dwa dni temu testowałam. W sklepie 57. Później było... że 0,2 km. Wczoraj zrobiłam z Russellem 5 km i 25 metrów, a dzisiaj zrobiłam tylko 2 km i 11 metrów. Teraz zobaczmy to. Wejdziemy sobie w tą apkę. I ja mam napisane, że pierwsze wędrówki. Zobaczcie, patrzcie na to, patrzcie jak chodziłam z psem, nie, po parku i byliśmy koło szkoły za takim terenem, tam, to nie to, jakieś reklamy, wkurzają mnie reklamy, ale no wiecie, zarabiają na tym tak samo jak ja na YouTube zarabiam dzięki reklamom, tak, tu się zarabia, więc...
więc to zrozumiałe. No i teraz mi, no zrobiliśmy z Blackiem 2 km i no szybciej, za dużo mi się potwierało, 2 km i 11 metrów, tak? Dobrze, to jakoś tak to się oblicza i co? I tyle, i pies, wiecie, dreptał w kółko. Mróz był, fotki popstrykałam, fajnie jest. I teraz idealna godzina, jest pół do 11 teraz. Jest idealna godzina, żeby wychodzić z psem tutaj do parku, bo zawsze ja się naszarpię z nim, wiecie. Ja chyba będę robić tak, że będę właśnie na taki dłuższy spacer chodzić codziennie, jak dzieciaki będą w szkole. I rodzice jeszcze gdzieś tam, nikogo nie ma, psów nie ma. Świetny spacer, pies mnie tylko ciągał, żeby wąchać, wiecie. Przychodził do snaków. Przyjemny spacer. A teraz wypiję ciepłą herbatę, zadzwonię do misia. Widzicie, wysypało mnie od jednego kosmetyku. Od serum. Ale mi się wydaje, że ja nie mogę go za często używać, bo tak to jest genialne. A jak używam za często, to mi sypy wyskakuje. Myślałam, że to wiecie od słodyczy, od alkoholu, bo piło się alkohol przez święta, a jednak nie. To jest od jednego kosmetyku i kurde fajny jest, bardzo fajny, ale muszę zmienić i używać go co drugi dzień, co, nawet co trzeci. Okej, lecę wypić herbatę i położyć się na godzinę, zrelaksować mięśnie. Dla was. Chciałam Blackiego przesunąć i zobaczcie, a to będzie taki paznokieć był, a taki jest. Cholera jasna, ból. Gdzie to jest? Ból niesamowity. Ajajajajajajaj. Jeszcze mam zamrożone ręce. To wiecie co? Boli. Boli jak diabli. I teraz będę miała czuły ten paznokieć, a raczej zerwany, ja lekarstwa mam na górze w skrzynce. Muszę sobie plaster ubrać, bo mi krwawi. O, nie wiem na ile. Nie zobaczycie. Krwawi mi paznokieć. Ja to się zawsze mam do później. Paluszek mi buzuje. O, tak się z daleka będę pokazywać może, bo mam łeb jak sklep. Żarty żartami, ale wiecie, za zimno jest dalej, jest 0 stopni. Ja wróciłam właśnie ze szkoły od Raselka. Już on tam sobie siedzi w pokoju. Psu dałam już popołudniową puszkę. Powiem wam, że tylko zszedł ze mną i ciągnął mnie do domu, bo nie chciał chodzić. To jest taki leniwiec. No, taki leniwiec. Wiecie, chodzi się z nim na spacery, no bo pies musi chodzić na spacery, ale no dzisiaj go wymęczyłam. Wymęczyłam i tak co drugi dzień będę z nim wychodzić na takie dłuższe, może pobiję rekord, bo jutro nie mogę, jutro po południu z nim wyjdę na spacer ja albo Laura, no ktoś. Tak czy inaczej, a zobaczymy jak to będzie. Za chwilę będę robiła obiad, kurczaki i nie wiem co zrobić na surówkę, coś tam wymodę, jakąś taką zwykłą, jak zawsze. Dobra kochani, idę teraz, zrobię sobie ciepłą herbatkę, tym razem sobie zrobię z mlekiem i chwilę posiedzę, tak jest w pół do czwartej, pół godzinki posiedzę, wypiję herbatkę. Popiszę troszkę na Instagramie, na YouTubie, włączę jakiś filmik dziewczyn, nie wiem, pierwszy, lepszy, który mam do obejrzenia. I tak, i właśnie tak, i później pójdę robić obiad. Taki jest plan. Po obiedzie, jak już zjem obiad, będę prasować. I chyba tyle. Do później, robaczki. Dobra, kochani, my jemy obiad. Dzisiaj na obiad ziemniaki, kurczaczki takie maluteńkie, zobaczcie jakie małe. I suróweczka. A tam jest gość specjalny. Cześć! Ej, tak no. Gość specjalny. Bardzo głośno gada. No mama ma głośnik włączony, wiesz? Dobra, gadajcie sobie.
No, także Misiu towarzyszy nam przy obiedzie. Niestety jeszcze dzisiaj się nie zobaczymy na żywo. Mały wymyślił, że jednak tak, jednak doch, idziemy na spacer, więc jest za 26, zjemy obiad, idziemy na spacer, wrócimy, dopiero będę prasować. Wykończą mnie, ale czegoś nie robi dla rodziny. Uwielbiam to i to jest moje życie, moja radość. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Jutro tematycznego filmiku nie będzie, ale będzie na pewno wieczorem vlog, wiecie, zakupowo i tak dalej. Więc do zobaczenia jutro wieczorem we vlogu. Buziaczki dla Was. Dziękuję, że jesteście. Pa, pa!